3-miesięcznej, letniej przerwie, 7 września 2019 roku, o godzinie 16, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, pod kierownictwem prezesa Zdzisława Andziaka i wiceprezesa Bogdana Andziaka, rozpoczęło 5. sezon Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Równocześnie, wzorem lat poprzednich, połączono to wydarzenie z 9. Europejskimi Dniami Dziedzictwa i Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa w Siemczynie. To sobotnie wydarzenie odbyło się pod egidą Stowarzyszenia Stacja Kultura Zbornego Sulinowa. Tak więc licznie, tego dnia, przybyłych gości powitali gospodarze, prezes i wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Zdzisław i Bogdan Andziakowie, wraz z prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Stacja Kultura, pani Longiną Malinowski i panią Luz Iwon Schikedans. Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Bogdan Andziak po powitaniu przybyłych gości, zaprosił na środek sali kamiennej, gdzie odbywało się to wydarzenie, pana Roberta Piątkowskiego, przedstawiając go, jako komandora zakonu rycerskiego templariuszy oraz obwieszczając powstanie oficjalnej polskiej komandorii tegoż zakonu w Siemczynie, z lokum w dwóch komnatach piwnic zabytkowego, barokowego pałacu w Siemczynie. Sir Robert Piątkowski, taki bowiem tytuł nadaje sam wielki mistrz zakonu po uprzednim zdaniu egzaminów rycerskich przez kandydata, krótko przedstawił siemczyńską komandorię zakonu templariuszy nazwaną przez jej członków, obecnie 6 rycerzy, Pomerania. Następnie głos oddano wiceprezes Stacja Kultura pani Luz Iwon Schikedans, będącej nie tylko pisarką, ale równocześnie autorką scenariusza przedstawienia słowno-muzycznego, które miało uświetnić późniejsze chwile tego sobotniego pięknego popołudnia. Jako pierwszy, przed publicznością, wystąpił pan Wiesław Bartoszek z Bornego Sulinowa. Od wielu lat pan Wiesław znany jest jako aktywny organizator zlotu militarnego, odbywającego się raz do roku w Bornem Sulinowie. Zaprezentował on z pełną energią i pasją temat bliski swemu sercu, a mianowicie historię Bornego Sulinowa, które jeszcze kilkanaście lat temu nie znajdowało się na żadnej cywilnej mapie. Po tym, niezwykle fascynującym, wystąpieniu zgromadzeni, na sali kamiennej folwarku, goście poproszeni zostali o przejście na salę ceglaną, gdzie prezentowano liczne prace malarskie i rzeźbiarskie będące efektem kończącego się, a odbywającego w pałacu w Siemczynie, 2. Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019. O plenerze i jego finałowej wystawie krótko opowiedziała mecenas tej wystawy i równocześnie komisarz pleneru Longina Malinowski. W plenerze udział wzięło 13 artystów z Ukrainy, Litwy, Niemiec i Polski. Licznie przybyli także młodzi adepci sztuki z Bornego Sulinowa i pobliskich miejscowości. Plener ten odbył się dzięki życzliwości wielu osób, instytucji i organizacji wymienionych z imienia, nazwiska i nazwy. Wystawa poplenerowa rozpoczęła swoistą wędrówkę pięknych prac, niezwykle utalentowanych artystów, po miastach Pomorza Zachodniego, by ją zakończyć finałową wystawą w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku. Po chwilach żarliwych dyskusji dotyczących prezentowanych prac i całego pleneru, goście wraz z artystami wrócili do sali kamiennej, by przeżyć niezapomniane chwile podczas spektaklu autorstwa Luz Iwon Schikedans PT, Grzeczne kobiety nie tworzą historii. W spektaklu tym publiczność ożywiły słowne prezentacje w wykonaniu Giny Malinowskiej i Luz Iwon Schikedans oraz muzyczno-wokalne w wykonaniu Ewy Brojek-Polakowskiej i Natalii Dąbrowskiej ze studia wokalnego Majol z Kołobrzegu. Późnym wieczorem zakończyły się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa i 35. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Każdy z gości opuszczał podwoje pałacu w Siemczynie, duchowo i estetycznie podbudowany, oczekując jednocześnie na kolejne, październikowe, spotkania kulturalne i rozważając, cóż nowego i, jak zawsze, zaskakującego one przyniosą. Jednak Europejskie Dni Dziedzictwa nie zakończyły się dla Siemczyna wraz z tym sobotnim wydarzeniem. Bowiem już następnego dnia, w niedzielę 8 września 2019 roku, także o godzinie 16, w sali koncertowej, zwanej Salą Kamienną, odbył się koncert opery na zamku w Szczecinie.
Był to koncert pod tytułem 2019 rokiem 200 Stanisława Moniuszki. I jak łatwo sobie wyobrazić, tematem wiodącym i przewodnim tego wspaniałego koncertu były utwory tego wielkiego, polskiego kompozytora. Na scenie wystąpili Olecha Bila, grająca na fortepianie, Lucyna Boguszewska, sopran, Janusz Lewandowski, bas-baryton. Artystom towarzyszył kwartet smyczkowy w składzie i skrzypce, Misza Cebrin, dwa skrzypce, Olga Charytonowa, altówka, Natalia Lebedewa i wiolonczela, Małgorzata Olejak. Koncert ten był niczym miód dla uszu licznie przybyłych gości, którzy mogli delektować się barwami. Yeah.